Szanowni Państwo, mamy dzisiaj mówić o tak zwanej rewolucji neolitycznej, pojęciu wprowadzonym do literatury przez brytyjskiego prehistorika Gordona Childa w latach 30. XX wieku. Niektórzy badacze mówią, że była to pierwsza, a być może druga po tak zwanej rewolucji górnopaleolitycznej, rewolucja w dziejach rodzaju ludzkiego, która fundamentalnie zmieniła historię człowieka na tym ziemskim łez-padole. Można rzec, że wytyczyła nowe jej kierunki i nadała im nowy impet. W dzisiejszych czasach, kiedy idziemy do sklepu spożywczego, kupujemy tam jedzenie, które pochodzi w zasadzie w całości z uprawianych roślin i hodowanych zwierząt. Jeśli jednak spojrzeć całościowo na historię rodzaju ludzkiego, nawet tylko na historię anatomicznie współczesnego człowieka, czyli człowieka, który wygląda tak jak my, a więc na ostatnie 200 lub 300 tysięcy lat, to okazuje się, że przez ponad 90% tego czasu ludzie utrzymywali się przy życiu tylko i wyłącznie dzięki zbieraniu roślin i polowaniu na zwierzęta. Jeśli uwzględnić nie tylko anatomicznie współczesnego człowieka, ale i wcześniejsze formy ludzkie i praludzkie, czyli ostatnich kilka milionów lat, to ten wskaźnik wzrośnie do ponad 99%. Czyli tak czy siak, przez 90 kilka procent czasu egzystencji człowieka na planecie Ziemia, jakkolwiek tego człowieka będziemy definiować, pożywienie uzyskiwano na drodze zbieractwa i łowiectwa. Dzisiejsza sytuacja, w której praktycznie wszyscy ludzie odżywiają się uprawianymi roślinami i hodowanymi zwierzętami, jest zatem wciąż z tej perspektywy czasowej absolutną nowością i fundamentalną zmianą. W archeologii i prehistorii, jak wiadomo, pradzieje ludzkości dzielimy na epokę kamienia, epokę brązu i epokę żelaza. Rolnictwo pojawiło się pod koniec epoki kamienia. Tę schyłkową część tej epoki, charakteryzowaną między innymi przez jego obecność, nazywamy neolitem, czyli jak gdyby młodszym kamieniem, młodszą epoką kamienia. Dla porządku przypomnijmy, iż wcześniejsze zbieracko-łowieckie części epoki kamienia to paleolit i mezolit. Ale dlaczego powiedziałem między innymi? Otóż dlatego, ponieważ pojawieniu się i rozwojowi gospodarki rolniczej bardzo często towarzyszyły pojawienie się i rozwój szeregu innych nowości, jeśli można tak to ująć, takich jak stabilne osadnictwo, naczynia gliniane i inne wyroby ceramiczne, przędzalnictwo, tkactwo, jak pierwsze metale wreszcie, aczkolwiek z pewnym opóźnieniem w stosunku do początku rolnictwa, czy też wreszcie szereg przemian społecznych i ideologicznych. One są w większości poglądowo ukazane na tej rysunkowej rekonstrukcji wioski neolitycznej, którą widzimy na slajdzie. Wszystkie te elementy, a jest ich tak naprawdę więcej, są przynajmniej dla nas wyznacznikami tej nowej epoki, tego nowego kamienia, czyli neolitu. One z kolei wywołały szereg skutków na różnych płaszczyznach, o których jeszcze pozwolę sobie napomknąć. Natomiast teraz pozwolę sobie powiedzieć, iż nawet sama rolnicza produkcja żywności wystarczyłaby, żeby mówić o rewolucji. Jeśli dodamy do tego te pozostałe elementy, to ta rewolucja jawi się nam jako jeszcze bardziej rewolucyjna. Kiedy, gdzie, jak i dlaczego dokonała się zatem ta fundamentalna transformacja w sposobie funkcjonowania społeczności ludzkich? Odpowiedzi udzielane na te pytania na poziomie ogólnym, można też rzec popularyzatorskim, są łatwe i oczywiste. Jeśli jednak zaczniemy zagłębiać się w szczegóły, zwłaszcza w kwestii pytań typu jak i dlaczego, to jak to zwykle zresztą bywa w nauce, sprawa zaczyna się gmatwać i wiele rzeczy zdawałoby się oczywistych, rozpoznanych i ustalonych, wcale takimi oczywistymi, rozpoznanymi i ustalonymi się nie okazuje. Nie wchodząc na razie w te szczegóły, należy stwierdzić, iż przejście do gospodarki rolniczej w jej najbardziej pierwotnych formach nastąpiło tylko w niektórych regionach świata, które widzimy tutaj na tej schematycznej zresztą mapce. Chodzi o te regiony, w których żyły sobie takie gatunki dzikich roślin i zwierząt, które można było udomowić. Czyli mówiąc uczenie, mógł zajść proces domestykacji. Domestykacja to, mówiąc w skrócie, doprowadzenie do całkowitego kontrolowania cykli życiowych roślin i zwierząt
i nauczenie się czerpania z tego korzyści. To czerpanie korzyści było możliwe, ponieważ domestykacja polegała między innymi na selektywnym faworyzowaniu takich cech roślin i zwierząt, które były dla człowieka korzystne. Na przykład efektem owej nieświadomej zapewne selekcji było wygenerowanie takich odmian zbóż, w których w praktycznie 100% przypadków ziarna przestały samoczynnie wysypywać się z kłosów. W normalnych, dzikich zbożach rośliny o takich właściwościach stanowią ułamek procenta. Stanowią one swego rodzaju genetyczną aberrację. Z ośrodków domestykacji widocznych na tej mapie najbardziej będzie nas interesował ośrodek bliskowschodni, między innymi dlatego, iż to on był kolebką gospodarki rolniczej na terenie kontynentu europejskiego, czyli również na obszarze ziem polskich. Nawiasem mówiąc, ośrodek ten zwany jest często żyznym półksiężycem, ponieważ stanowiska wczesno-neolityczne, jeśli je zmapować, rozciągają się na kształt przypominający półksiężyc. W ośrodku bliskowschodnim pierwszymi udomowionymi roślinami były zboża, a konkretnie pszenica i jęczmień, 5 roślin strączkowych, które teraz widzimy, oraz zwierzęta. Najwcześniej udomowiono owce i kozę. One zresztą miały największe znaczenie w modelu gospodarki żywnościowej, jaki ukształtował się na Bliskim Wschodzie. Z pewnym opóźnieniem natomiast do owcy i kozy udomowiono także bydło oraz świnie. Te procesy domestykacji na Bliskim Wschodzie rozegrały się mniej więcej od 10 do 8 tysięcy lat przed Chrystusem. W ogóle można zauważyć, jeżeli wrócimy do tej mapy generalnej o skali ogólnoplanetarnej, iż czas procesów domestykacji i, mówiąc szerzej, rewolucji neolitycznej jest zbliżony, bowiem pierwociny rolnictwa pojawiły się zazwyczaj pomiędzy 10 a 5 tysięcy lat przed Chrystusem. Jak już wspomniałem, trudniejsze jest dla nas udzielenie odpowiedzi na pytania typu jak i dlaczego. Na poziomie potocznym, potrosze popularnym, co już też zasygnalizowałem, dominuje aksjomatyczne założenie, że rolnictwo było i jest wyższą, bardziej rozwiniętą, bardziej zaawansowaną formą gospodarki i kultury ludzkiej, które umożliwiało i umożliwia bardziej komfortowe życie w stosunku do prymitywnych, non-stop przymierających głodem łowców zbieraczy. Jest więc oczywiste, jest oczywistą oczywistością, iż jak tylko dokonano domestykacji, jak tylko wynaleziono sposoby uprawy ziemi i hodowli, to wszyscy natychmiast z entuzjazmem przerzucili się na ten nowy sposób pozyskiwania pożywienia. Ale niestety sprawa nie jest taka prosta i oczywista. Po pierwsze, przejście na rolniczy sposób pozyskiwania żywności, to znaczy osiągnięcie przez rolnictwo dominacji w gospodarce żywnościowej, wcale nie było takie szybkie. Jak już zasygnalizowałem, w ośrodku bliskowschodnim trwało od 2 do 3 tysięcy lat, a więc odbyło się właściwie poza ludzką świadomością. Przez długi czas rolnictwo było tylko skromnym uzupełnieniem zbieractwa i łowiectwa, można rzec kwiatkiem do zbieracko-łowieckiego kożucha. Po drugie, społeczności zbieracko-łowieckie, wbrew potocznym poglądom, wcale nie były grupami przymierających głodem jaskiniowców, którzy wiedli nędzny żywot. Wręcz przeciwnie, w świetle nowoczesnych danych etnograficznych i etnoarcheologicznych napływających od lat 60. XX wieku, wygląda na to, iż społeczności zbieracko-łowieckie wiodły żywot całkiem komfortowy. Spożywane przez nich pożywienie ilościowo i jakościowo mogłoby wzbudzić zazdrość niejednego mieszkańca dzisiejszego trzeciego świata. Pokazują to te tabelaryczne ujęcia wartości odżywczej pożywienia dwóch grup aborygenów z północnej Australii. Co więcej, czas wydatkowany na jego pozyskanie był stosunkowo niewielki, średnio 4 do 5 godzin dziennie, co z kolei może budzić zazdrość nas, mieszkańców rzekomo bardziej rozwiniętego pierwszego czy drugiego świata. Po trzecie, w neolicie kondycja biologiczna ludzi wcale nie była lepsza niż w paleolicie czy też mezolicie. To wynika między innymi z tego, iż o dziwo jakość pożywienia neolitycznego była generalnie gorsza, to znaczy było ono monotonne i zawierało mniej niezbędnych składników odżywczych.
większa też była podatność wczesnej gospodarki rolniczej na naturalne katastrofy, jak susze, podtopienia, ochłodzenia. Wreszcie też, po czwarte, pozyskiwanie pożywienia przez neolitycznych rolników wiązało się z nieporównanie większym nakładem ciężkiej fizycznej pracy, porównując to z populacjami zbieracko-łowieckimi. Wobec tego pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle doszło do wymyślenia, wprowadzenia i rozpropagowania uprawy ziemi i hodowli zwierząt. To jest niestety tak zwane pytanie za 10 punktów, na które wciąż na poziomie specjalistycznym poszukujemy odpowiedzi, która byłaby satysfakcjonująca dla wszystkich specjalistów. Co najmniej od lat 30. XX wieku przewijają się w literaturze hipotezy natury środowiskowej i środowiskowo-demograficznej jako próby odpowiedzi na to trudne pytanie. W skrócie wiążą one pojawienie się rolnictwa z niekorzystnymi dla gospodarki zbieracko-łowieckiej zmianami środowiskowymi. Na przykład w odniesieniu do Bliskiego Wschodu mówi się, że takim czynnikiem mogły być długotrwałe susze i ochłodzenia, które występowały tam w okresie przełomu pleistocenu i holocenu. Na tyle negatywnie wpłynęły one na dostępność tradycyjnych źródeł pożywienia dzikiego, iż wynalezienie rolnictwa i jego szerokie zastosowanie było właściwie jedynym ratunkiem przed śmiercią głodową. Nierzadko do czynników środowiskowych dodawane są w tych rozważaniach czynniki demograficzne. Mianowicie twierdzi się, iż niektóre społeczności zbieracko-łowieckie w specyficznych, bardzo korzystnych warunkach środowiskowych, zapewniających wyjątkowo wysokie ilości pożywienia, osiągnęły bardzo wysoki poziom populacyjny, nietypowy dla typowych łowców zbieraczy. W obliczu wspomnianych powyżej niekorzystnych warunków środowiskowych, tym bardziej populacje takie narażone były na śmierć głodową i tym bardziej zmuszone zostały do przejścia na rolniczy tryb gospodarowania. Również takie scenariusze były i są postulowane dla ośrodka bliskowschodniego. Ale bynajmniej nie wszyscy badacze zgadzają się z takimi wyjaśnieniami. Jest sporo takich, którzy twierdzą, iż rewolucja neolityczna nie była efektem bezpośredniej konieczności życiowej, ale skutkiem procesów i czynników natury społecznej, ideologicznej czy też nawet religijnej. Mamy w obrębie tych kierunków interpretacyjnych bardzo dużo hipotez, nie sposób tu omówić wszystkich. Gwoli pewnej ilustracji wspomnę tylko, iż wysuwane są co najmniej od lat 80. XX wieku tezy oparte na obserwacjach etnograficznych o decydującym znaczeniu pojawienia się na pewnym etapie rozwoju społeczności zbieracko-łowieckich osób, które wyróżniały się statusem i prestiżem, czy też chciały się wyróżniać statusem i prestiżem. W literaturze anglojęzycznej stosuje się do nich zaczerpnięte z antropologii, głównie antropologii Wysp Pacyficznych, określenie big man. Żeby taki status posiąść i go utrzymać, ludzie tacy musieli wyróżniać się bogactwem, posiadaniem znacznej ilości dóbr, najlepiej o charakterze niecodziennym, egzotycznym, luksusowym. A takimi dobrami były właśnie w realiach zbieracko-łowieckich produkty rolnicze. Czyli to owi big men mieliby być przyczyną sprawczą wynalazku rolnictwa. To oni wytworzyli popyt na produkty rolnicze. No a gdzie, jak wiadomo, gdzie jest popyt, tam jest i podaż. Nieco podobne w gruncie rzeczy są hipotezy natury religijnej. Według znakomitego prehistoryka francuskiego Jacques'a Cauvin początek neolitu wyznaczany jest przez tak zwaną rewolucję symboli, przez pojawienie się po prostu myślenia symbolicznego, które skutkowało między innymi początkami zorganizowanego kultu i sformalizowanej religii. Taka sytuacja także miała wytworzyć zapotrzebowanie na produkty rolnicze, potrzebne na przykład do sprawowania ofiar, czy przeznaczonych po prostu na utrzymanie kapłanów, którzy mieliby się wtedy pojawić, bo ci kapłani nie zajmowali się już codziennym, rutynowym pozyskiwaniem pożywienia. Oczywiście są to tylko hipotezy i to należy bardzo silnie podkreślić. Być może, czemu nie, wszystkie w jakimś zakresie są prawdziwe. Niezależnie jednak od naszej nieumiejętności udzielenia jednoznacznych odpowiedzi na pytania o przyczyny i mechanizmy rewolucji neolitycznej,
pozostaje faktem, że transformacja neolityczna miała miejsce. Co więcej, po uformowaniu się kultur neolitycznych rolników na obszarach wyjściowych następowała właściwie wszędzie na świecie relatywnie szybka ekspansja nowego, neolitycznego modelu kulturowego. Summa summarum doprowadziła ona do opanowania przez formację rolniczą u schyłku epoki kamienia, jak widzimy, większej części Starego Świata, Starego i Nowego Świata. A w dłuższej perspektywie czasowej, wykraczającej poza czasy neolityczne, zdecydowanej większości całego świata. I znowu mamy tutaj do czynienia z fundamentalnymi pytaniami. Czym ona była spowodowana? Jakie były jej mechanizmy? Jak ona przebiegała? Trudno na nie odpowiedzieć tak generalnie. Przyjrzyjmy się zatem bliżej ośrodkowi bliskowschodniemu i jednemu z kierunków ekspansji neolitycznej, który w tym ośrodku miał punkt wyjścia. Otóż ekspansja neolityczna z Bliskiego Wschodu zaznacza się już od 10 tysiąclecia przed Chrystusem. Obszar Anatolii, czyli dzisiejszej Turcji, zostaje objęty osadnictwem neolitycznym w 9 i 8 tysiącleciu przed Chrystusem. Staje się on z kolei obszarem startowym do ekspansji na Bałkany i obszar śródziemnomorski, która miała miejsce w 7 tysiącleciu przed Chrystusem. Następnie Kotlina Karpacka i Europa Środkowa zostały zainfekowane neolitem, jeśli można tak to określić, odpowiednio w pierwszej i w drugiej połowie 6 tysiąclecia przed Chrystusem. Zaś pozostałe części Europy do przełomu 3 i 2 tysiąclecia przed Chrystusem, za wyjątkiem najbardziej północnych i północno-zachodnich okrawków. W chwili obecnej, dzięki badaniom porównawczym kopalnego DNA, czyli DNA wyekstrahowanego ze szkieletów wczesno-neolitycznych i mezolitycznych, wiemy, iż te wczesne etapy ekspansji, do 6 tysiąclecia włącznie, były skutkiem bezpośrednich migracji społeczności rolniczych, a nie transferu neolitycznej idei i neolitycznego know-how. W niektórych przypadkach, między innymi na ziemiach polskich, to nie były powolne, niezauważalne dla ludzi przesunięcia ludnościowe trwające tysiące lat. One były szybkie, dokonujące się nawet w skali kilku ludzkich pokoleń. Skądinąd genetyka pokazuje też zdecydowanie, iż w trakcie tego procesu miały miejsce kontakty między migrującymi rolnikami a miejscowymi zbieraczami i łowcami. No, były to przynajmniej kontakty seksualne, bo tak naprawdę właśnie to pokazują nam nieznaczne, ale konsekwentnie występujące sygnały komponenty mezolitycznej w szkieletach wczesnoneolitycznych, które widzimy tutaj na tym prawym segmencie pokazywanego slajdu. To, co najważniejsze, to fakt, iż wraz z gospodarką rolniczą i innymi wyznacznikami neolitu rozwijają się, niekoniecznie od samego początku neolitu, takie cechy społeczeństw ludzkich, które kojarzą się nam z postępem cywilizacyjnym. Między innymi z racji zdecydowanie większych ilości pożywienia niż w paleolicie i mezolicie, choć nie zawsze bardziej wartościowego, następuje ewidentny wzrost populacyjny. Ten wzrost wynikał zresztą i z innych czynników, jak na przykład z rozpowszechnienia się magazynowania pożywienia. Mówi się także, co ciekawe, o ceramice jako o elemencie, który się do tego przyczynił, bowiem dzięki naczyniom glinianym możliwe było przygotowanie takiego papkowatego, miękkiego pożywienia, które nadawało się do karmienia dzieci w wieku niemowlęcym. To z kolei powodowało wcześniejsze odstawienie od piersi i częstsze, oczywiście, zachodzenie w ciąży. Powszechność naczyń glinianych miała spowodować, jak niektórzy twierdzą, narodziny sztuki kulinarnej. Są też również bardzo wiarygodne dane przemawiające za tym, iż to dzięki ceramice naczyniowej w neolicie zaczęto po raz pierwszy ważyć piwo. W neolicie ukształtowały się zorganizowane i wyspecjalizowane systemy wytwórcze, na przykład ceramiki już wspomnianej, narzędzi kamiennych. Ukształtowało się kopalnictwo surowców, takich jak niektóre skały krystaliczne, krzemienie, obsydiany, sól, rudy miedzi. W neolicie pojawiają się duże osady. Ludność niektórych miała dochodzić, a nawet przekraczać 10 tysięcy ludzi,
To stwierdzenie odnosi się do pokazywanych teraz osad tak zwanej kultury trypolskiej z terenu dzisiejszej Ukrainy. Formują się wreszcie społeczności o mniej lub bardziej rozbudowanej hierarchii społecznej, czego odzwierciedlenie znajdujemy m.in. w bardzo bogato wyposażonych grobach, również wyroby ze złota. Pojawia się wreszcie także rozbudowane życie ceremonialne i religijne, co odzwierciedlają założenia o charakterze kultowym, o charakterze świątynnym, przedstawienia figuralne, dziwne z naszej perspektywy pochówki. Nawiasem mówiąc, jeśli wznoszono takie monumentalne założenia, no to przecież ktoś musiał je zaplanować, zorganizować pracę, zabezpieczyć takie przedsięwzięcie logistycznie. Czyli mamy do czynienia z zupełnie nowymi umiejętnościami. Tych wszystkich elementów nie było wcześniej albo były w wymiarze symbolicznym, inicjalnym. To właśnie neolit, a zwłaszcza gospodarka rolnicza umożliwiły ich zaistnienie i rozwój. Co więcej, wszystkie te elementy będą się już konsekwentnie i intensywnie dalej rozwijać w późniejszych epokach prehistorycznych, a także w epokach historycznych, doprowadzając do takiego stanu ludzkiej kultury i cywilizacji, a przynajmniej głównego jej nurtu, który obserwujemy wokół siebie, no niejako na załączonym obrazku. Wcale nie jest przesadą stwierdzenie, iż dzisiejszy stan ludzkiej kultury ze wszystkimi pozytywami, ale i negatywami, właściwie z potężną ilością negatywów, jest właśnie dzieckiem neolitu, zaczął się kształtować w neolicie. Nigdy, proszę Państwa, nie byłoby możliwe wzniesienie piramid, gotyckich katedr, czy też wymyślenie i wyprodukowanie smartfona, gdyby ludzie pozostali na etapie gospodarki zbieracko-łowieckiej. Dlatego właśnie rewolucja neolityczna, jakkolwiek nie przebiegała ona tak rewolucyjnie, jak to się kiedyś wydawało, ma takie rewolucyjne znaczenie dla historii ludzkich społeczeństw. Mówiąc całkiem serio, miała ona dokładnie takie samo znaczenie jak rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku oraz rewolucja informatyczna, w której mamy szczęście albo nieszczęście żyć. To zależy tylko od indywidualnego punktu widzenia. I na tym stwierdzeniu pozwolę sobie skończyć i podziękować za Państwa uwagę.